Witajcie poligamiści, ja nazywam się Konrad Hildebrand, a to jest League of Legends, tylko że nie takie zwykłe jak normalnie. Nie takie normalnie jak zwykle, bo mianowicie wczoraj, w czwartek, dzisiaj jest czwartek, w każdym razie kilka dni temu, w okolicach 9 listopada ruszyły beta testy trybu obserwatora do League of Legends. Czyli takiego trybu, w którym możemy dołączyć się do... dołączyć się do jakiejś gry i patrzeć, co tam się dzieje. Na razie testy są dostępne wyłącznie do gier, nie wiem jak jest po polsku, w oficjalnej nomenklaturze, ale jako customowych, czyli tych, które się nie zapuszczą, chyba że sobie trenuje z botami. Więc generalnie to są gry, w których przeciwników dobiera nie system, a sami kto pierwszy, ten lepszy, 30 seconds until zaklepuje enemy miejsce. I cóż, spawn. no i to jest tryb obserwatora. Jestem jednym z dwóch obserwatorów tutaj. I z tego co widzę, na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo podobnie do trybu obserwatora, który mogłem podglądać na turniejach. Między innymi na warszawskim WCG w październiku. I cóż, i jak widzicie, w przeciwieństwie do klasycznego podglądu, widzę tutaj wszystkich bohaterów i wszystkie umiejętności z obu drużyn. Na górze jest jakby główny wskaźnik, pokazuje ile drużyna zabiła, ile ma złota i ile wież zostało zniszczonych. Na dole są statystyki wszystkich bohaterów i przedmioty, jakie kupili. Oj, tutaj jakaś akcja się rozgrywa. I cóż, tutaj jest mapa. Mam wrażenie, że takie rzeczy też zostaną dodane w normalnym trybie, ale kto wie. Co tutaj mamy? Możemy wybrać, żeby podążać za na przykład Caitlyn. O, i teraz widzimy, co robi gracz sterujący Caitlyn, ale nic nie robi. Więc przeskoczymy do gracza sterującego Warwickiem. No, i wtedy dziękujemy, widzimy. Możemy też zaznaczyć Fog of War, wtedy wszyscy widzimy. Aha, i tutaj też podobnie jak w StarCraftie. Możemy zaznaczać, co widzi. Aha, tutaj. Aha, możemy wszystko wyłączyć, wtedy jest więcej miejsca. I tutaj zastanawiam się, czy jest opcja, aby widzieć. Aha, żeby widzieć tylko to, co widzi jedna drużyna. Oczywiście jest. No, przestawmy się na Olafa, może. Okej, Olaf. O, i Olaf jest. Okej, okay, Olaf jest tutaj. I tutaj mamy jeszcze. Okej, okay, Olaf. Okay, więc można przeskakiwać dowolnie do wszystkiego. I jeśli ma być szczery, to tutaj naraz jest masa informacji. I to sprawia, że osoby, które grają w LoL'a, jak najbardziej wiedzą, co się będzie działo. I to są informacje, które potrzebują, bo chcą wiedzieć, jakie przedmioty ma Teemo, czy drugi Teemo, czy Caitlyn, która nie gra. Jaka jest sytuacja, ale to jest tyle informacji na raz, że po pierwsze to są strasznie małe cyferki. A i tutaj też jest ikonka, czy ulti jest gotowe. No ale jesteśmy za wcześnie w grze, żeby o tym decydować. Że moim zdaniem, w przeciwieństwie do StarCrafta, którego uważam za bardzo dobrą grę do organizowania, do obserwowania, i widziałem swoich znajomych, którzy nie grają na co dzień dużo StarCrafta, ba, nawet nie. Chyba nawet nie grali w drugiego StarCrafta w ogóle, to oni spokojnie pokazywałem im mecze drugiego StarCrafta, oglądaliśmy razem, emocjonowaliśmy się, było fajnie. A bardzo szybko załapywali, co się dzieje i oj, głupi masterzy i... A tutaj no, jest masa informacji i nie wiem, czy one są potrzebne zwyczajnym użytkownikom, no, ale skoro można je wyłączyć, no to okej. Okay. Więc tryb obserwatora jest bardzo istotny dla rozwoju League of Legends. Bo jak patrzyłem na to, co się dzieje w becie drugiej Doty, to tam tryb obserwatora jest jak najbardziej już... No, znaczy, Dota 2 jest w trybie bety, ale tryb obserwatora jest już znacznie bardziej rozbudowany. Są popularne gry, do których można dołączać, przeglądać. Właściwie można włączyć Dotę tylko po to, aby obserwować gry różnych mistrzów i patrzeć, co oni robią. To jest ciekawe. I po prostu wiadomo, że powtórki są tym mecze, co przyciąga ludzi. I nawet jeśli nie będą grać, nie wiem, czekasz na mecz z kumplami, no to dołączasz do gry i obserwujesz. Mam nadzieję, że tak będzie to rozwiązane, że będzie można doskakiwać w dowolnym momencie. I
ważna uwaga. Mecz jest, to jest to piąta minuta z kawałkiem, ale jest 3-minutowe opóźnienie pomiędzy tym, co się dzieje w grze, a rzeczywistością. Obserwator może dołączyć jedynie po 3 minuty po rozpoczęciu meczu. Jest to oczywiste zabezpieczenie przed różnymi podglądaczami, którzy mogliby psuć zabawę. Więc cóż. Tak wygląda tryb obserwatora. Ciekawe, że zawsze się przyzwyczailiśmy, że jest zielony i czerwony kolor na mapie, ale tak jest fioletowy i niebieski. No cóż. Zobaczymy, jak testy pójdą w przyszłości. Na razie przez to, że są to zupełnie... Można obserwować tylko gry customowe, no to szczerze zawsze nie chce mi się oglądać takich zupełnie osobowych ludków. Wolę obejrzeć streamy jakiegoś mistrza na MobaFire czy co mi idzie. Tak wyglądają testy trybu obserwatora. Mam nadzieję, że się na nie załapiecie i powiecie w komentarzach pod filmem, co o tym myślicie. Więc do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się.